krótko i na temat. Tak, wiadomo, że wynik mówi sam za siebie. Oczywiście ten wynik mógł być dużo wyższy, bo nie wykorzystaliśmy dwóch rzutów karnych przy odrobinie szczęścia i lepszej skuteczności. Mogło się zakończyć wynikiem dwucyfrowym. Najważniejsze, że wygraliśmy to spotkanie, taki był cel, został zrealizowany. Oczywiście jak zawsze są pewne rzeczy jeszcze do poprawy, ale dzisiaj się cieszymy z wygranej, także jestem bardzo zadowolony ze swojego oficjalnego debiutu w meczu eliminacyjnym i z postawy wszystkich zawodników. Jakie wnioski reprezentacja i pan wynieśliście ze spotkania ze Słowacją właśnie w kontekście dzisiejszego meczu? Bo widać było, że obrona nie popełniała tych błędów, nie było takich zastojów, jakie były w pierwszym spotkaniu, w pierwszej połowie, kiedy doszło do straconych goli. Widać było, że wnioski zostały wyciągnięte. Tak, wnioski zostały wyciągnięte, wiadomo, że na zgrupowaniach jest mało czasu i tych jednostek treningowych jest mało, nie da się wszystkiego od razu poprawić. Oczywiście też trzeba docenić klasę rywala, bo Słowacja mimo wszystko była zespołem zdecydowanie lepszym niż Estonia, ale tak jak powiedziałem, trenowaliśmy różne elementy i defensywy i ofensywy. Dzisiaj bardzo duża cierpliwość, konsekwencja, bo tak jak tu powiedział Michał wcześniej, początek nerwowy, zawodnicy tak bardzo chcieli, że było bardzo dużo niedokładności, natomiast byliśmy przygotowani na grę Estonii, na bardzo szybkiego napastnika i tutaj myślę, że Ariel Mosur zagrał bardzo dobre spotkanie, praktycznie bez żadnego błędu i można powiedzieć, że Estonia praktycznie poza jakimś przypadkowym naszym uderzeniem w poprzeczkę po wybiciu nie stworzyła jakiejś czystej sytuacji. Czy po pierwszych meczach może pan uznać, że już coś pan zmienił, wprowadził swojego do tej kadry? Nie wiem, najważniejsze są wyniki. Oczywiście ze Słowacją nie udało się wygrać. Dwa razy przegrywaliśmy, ale doprowadziliśmy do remisu i z przebiegu meczu również to spotkanie mogliśmy wygrać. Dzisiaj jest mecz wygrany, ten ważniejszy, bo eliminacyjny, dlatego patrzymy, co będzie dalej. Następne zgrupowanie jest za miesiąc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało spotkanie, czy się odbędzie z Izraelem. Potem oczywiście pewnie wszyscy oczekują na mecz z Niemcami, ale my musimy starać się wygrać z każdą drużyną i tak jest nasz styl. Właśnie chciałem zapytać o to, czy coś już wiadomo właśnie na temat meczu z Izraelem. Wiadomo, jaka jest sytuacja na świecie, nie wiadomo, czy ten mecz odbędzie się w takim terminie, w jakim przewidywała UEFA. Znaczy, to pytanie nie do mnie, natomiast myślę, że w tym momencie jeszcze na 100% tego nie wiadomo. Na razie mecze zostały odwołane, a co będzie za miesiąc, się okaże. Dopowiem pół zdania. Polski Związek Piłki Nożnej tak jak przygotowuje się do tego meczu, tak jakby nic nie miało się zmienić. Wkrótce tam ma ruszyć sprzedaż biletów, z tego co wiem, także na dzień dzisiejszy mecz ma się odbyć i tego się trzymamy. Dobrze. Mam jeszcze pytanie odnośnie Nikoli Zalewskiego, który został powołany do reprezentacji U21. Jak sam trener Probierz powiedział, Nikola chciał być powołany do kadry U21. Czy Nikola zostanie w tej kadrze na dłużej, tak docelowo? Czy jest to planowane, czy nie? Planować można bardzo dużo, wiadomo, tutaj Ameryki nie odkryje. Jesteśmy zapleczem pierwszej reprezentacji, to jest priorytet. Jeżeli Nikola będzie grał tak jak w dzisiejszym spotkaniu, to pewnie do tej pierwszej reprezentacji wróci. Ale fajnie, że zagrał z nami, że chciał tutaj przyjechać. Oczywiście to, że on chce, to nie znaczy, że będzie powoływany. To też zależy od trenerów, ale jest to zawodnik bardzo dobry, dzisiaj to potwierdził i oby tak dalej. Oczywiście o Nikoli mówiło się w ostatnim tygodniu. No w kontekstach takich dziwnych, ze względu na plotki, które pojawiły się we włoskich mediach, one już są zdementowane. Oczywiście wiadomo, że Nikola jest tutaj niewinny. Czy miały one jakiś wpływ na może atmosferę albo na to, co się działo dookoła reprezentacji? Znaczy nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, natomiast nie miały wpływu, tak jak widać po występie Nikoli i pozostałych zawodników, gdzie większość zagrała na swoim niezłym, dobrym poziomie, że to nie miało wpływu. Na szczęście wszyscy zagrali na miarę swoich możliwości i mamy materiał poglądowy, będziemy ten mecz analizować i patrzymy optymistycznie w przyszłość. Mam jeszcze pytanie odnośnie Filipa Marfińskiego. Czy było przewidziane to już wcześniej, że Filip Marfiński dołączy do kadry U21 po zgrupowaniu pierwszej kadry? Nie, tutaj nie było to przewidziane. Ta sytuacja się pojawiła w trakcie, także fajnie też, że Filip chciał tu przyjechać, bo tutaj atmosfera w tej drużynie jest bardzo dobra i widzę, że zawodnicy, którzy znają się wiele lat, chcą przyjechać na zgrupowanie. Jest to dobry zawodnik i każdy dobry zawodnik jest mile widziany, dlatego tutaj oczywiście to było męczące, bo był na Wyspach Owczych mecz z Mołdawią. Zagrał dzisiaj 45 minut, myślę, że całkiem nieźle, dlatego jeżeli będziemy mieli taką możliwość skorzystania z każdego dobrego zawodnika i będzie chciał, to jak najbardziej będziemy z niego korzystać. Ale jest szczególarzem, detalistą takim bardzo, kiedy zaczynacie treningi rzutów karnych? Szkoda, że dzisiaj tak wyszło, że no rzadko się zdarza, żeby nie wykorzystać dwóch rzutów karnych. Całe szczęście, że w meczu wygranym, ale no tak jak tu w szatni już niektórzy żartowali zawodnicy, że niektórzy sami się wyeliminowali. Na szczęście mamy w kadrze 20 zawodników i na pewno ktoś się znajdzie, który ten rzut karny wykona. No, przypuśćmy nawet, może Michał, nie? Jeżeli tutaj dobrze porozmawiamy, to może dostanie szansę.
Wiadomo, że jak się wygrywa efektownie 5-0, także na pewno jest jakaś radość Szymy. Ja byłem, tak jak tutaj rozmawialiśmy, trenerem na Podkarpaciu, też się tutaj czuję bardzo dobrze. Mecz był na Podkarpaciu, Michał jest z Podkarpacia. Wygraliśmy mecz, także okej, możemy grać na Podkarpaciu. Ja mam pytanie do trenera. W listopadzie, jak został wspomniany mecz z Niemcami, czy sztab szkoleniowy ma już jakiś plan na to spotkanie? Wymarzył sobie plan na to spotkanie? Czy ma już plan? Plan na to spotkanie? Na spotkanie z Niemcami. A, z Niemcami, przepraszam. Mam plan, oczywiście, tylko nie powiem, że bardzo szczegółowo, ale mam. Już analizowałem mecz z Niemców, Estonii i innych rywali, z którymi się spotkaliśmy. Mecz meczowy nie jest równy. Najpierw musimy się skupić na sobie. Generalnie dążymy do tego, żeby skupić się na własnym zespole i mieć jakiś swój styl, bo mamy zawodników z potencjałem. Oczywiście też to uzależnione od tego, czy ktoś, nie wiem, migruje do pierwszej reprezentacji.